Przejdźmy, Remigiusz, do treści pytań, które pojawiły się w trakcie naszego webinarium. Zachęcamy do zadawania kolejnych. My postaramy się na część z tych pytań odpowiedzieć, natomiast pozostałe pytania także nie pozostaną bez odpowiedzi. Zachęcamy równocześnie do komunikowania się z przedstawicielami województwa dolnośląskiego, którzy konsultantami województwa dolnośląskiego, którzy bardzo chętnie będą odpowiadali na wszystkie Państwa indywidualne przypadki. Dolny Śląsk tutaj czuwa i wspiera przedsiębiorców. Panowie, jakbyście mogli zobaczyć pytania, które pojawiają się, bo są bardzo wszystkie ciekawe, nie jesteśmy w stanie na wszystkie odpowiedzieć, ale jakbyście zwrócili uwagę na pytania, które pojawiają się od godziny 11. Tam jest pytanie pierwsze dotyczące obrotu. Jak należy go rozumieć? Czy jest to kwota, powiedzmy, netto za dany okres minus podatek, czy wcześniej pojawiały się pytania, czy obrót należy brać z deklaracji VAT, czy też z deklaracji CIT, bo tutaj mogą być rozbieżności wynikające choćby z różnic kursowych. Jak tutaj do tych tematów podejść? Już tych pytań może, żeby też po kolei te pytania odpowiadać, jakby, bo są też wcześniej ciekawe, jakby odnoszące się do właśnie tarczy finansowej. Pierwsze takie pytanie, czy znana jest data, w jakiej rozstrzygnie się ten temat po stronie rządu, jeżeli chodzi o tutaj tarczę finansową? Polski Fundusz Rozwoju robi wszystko, co w ich mocy, żeby do końca kwietnia ten program wystartował. Tak jak już wskazywałem, fundusz czeka jeszcze na akceptację Komisji Europejskiej tego programu. Niemniej zgodnie z nieoficjalnymi informacjami ten proces w Komisji przyspieszył, więc no, na tą chwilę ten okres nie jest jeszcze zagrożony, ale na bieżąco monitorujemy tę kwestię i myślimy, że to jest okres tygodnia, dwóch. I pytanie, czy firmy starające się o pożyczkę płynnościową to nie tylko firmy osiągające stratę, ale na przykład spadek obrotów, tym samym ryzyko zapłacenia podatku jest bardzo wysokie, a tym samym kredyt zamiast 0% będzie miał 19%. No tutaj tak pierwsza taka istotna kwestia to pożyczka generalnie nie jest przychodem, bo podlega ona zwrotowi. No jeżeli jest to pożyczka płynnościowa, tak Maciej mówił, dla dużych przedsiębiorców, która podlegać będzie zwrotowi, no to tutaj jakby to tego problemu nie ma. Natomiast przy finansowaniu płynnościowym to oprocentowanie dość korzystne tych pożyczek, ponieważ przyjmuje ono postać WIBOR 3M plus 1% bądź 1,4% bądź 1,8%, więc no jest to finansowanie nawet tańsze niż kredyt hipoteczny, więc tutaj z tych państwa, którzy są dużymi przedsiębiorcami, można się temu przyjrzeć. Kolejne pytanie, czy jeżeli założyłam działalność gospodarczą 24 lutego, mam szansę pozyskać jakieś środki z tarczy finansowej? No tutaj Maciej, warunkiem jest, aby prowadzenie działalności było na dzień 31 grudnia 2019 roku, więc tutaj no niestety na tą chwilę wydaje się... Mówimy o tarczy finansowej. Tarczy finansowej, to jeżeli pani samodzielnie należy prowadzić tę działalność, to w ogóle z tego względu... To jest też inna kwestia, jeżeli samodzielnie, tak, to natomiast też... inne rodzaje wsparcia, no trzeba by się tutaj zastanowić nad postojowym w przypadku takiej jednoosobowej działalności, bo ja się domyślam, że to jest jednoosobowa działalność na razie. Natomiast no, wszystko zależy od tego, czy pani korzysta z tej ulgi na start, bo w przypadku ulgi na start pewne programy pomocowe zostały pominięte przez ustawodawcę, po prostu legislator sam zagubił się w gąszczu przepisów dotyczących zwolnień tych małych biznesów. Także kolejne pytanie, kto jest beneficjentem w spółkach cywilnych? No generalnie są nimi, jeżeli są to osoby fizyczne, no to są to... Mówimy o beneficjencie rzeczywistym podmiotu, tak, Remigiusz, w spółkach cywilnych? Tak. Tak, rozumiem. Tak, beneficjent rzeczywisty. No to tutaj wspólnicy, no chyba, że
nad tymi wspólnikami ktoś sprawuje w jakiś sposób, ma na nich taki dominujący wpływ, że się tak wyrażę, i może on być rzeczywistym odbiorcą takiego wsparcia, generalnie pożytków ze spółki cywilnej w związku z tym, ale rozumiem, że takiej sytuacji gdzieś nie ma. No co do zasady, beneficjentami rzeczywistymi w rozumieniu tej ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmu są wspólnicy spółki cywilnej. Tak, ale tak jak powiedziałeś, może być sytuacja na przykład powiernictwa i w przypadku powiernictwa ktoś inny jest faktycznym beneficjentem środków wypracowywanych przez spółkę, a ta osoba powiernika, która prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, no, nie jest faktycznym beneficjentem tych środków. Także tutaj to beneficjent rzeczywisty to nie jest sytuacja oczywista, nad tym trzeba się naprawdę zastanowić. Pytanie, czy będzie możliwy dostęp do archiwum tego webinaria? Będzie udostępniony w późniejszym terminie, ale oczywiście jak najbardziej będzie można sobie to odtworzyć. Zerkamy dalej. Spółka ZON na dzień 31 grudnia zatrudniała 3 pracowników, na dzień 29 lutego zatrudniała 10 pracowników, natomiast od 1 marca zatrudnienie utrzymuje się na poziomie 9 pracowników. Do jakiej kategorii przedsiębiorców spółka się zalicza? Mikro czy małe przedsiębiorstwa? Tutaj, no, tak jak już Maciej na początku wskazywał, te liczby należy jakby uwzględniać z przepisami unijnymi. I tutaj, no, bardzo istotne jest po pierwsze zerknięcie, czy przedsiębiorstwo posiada jakieś podmioty powiązane bądź podmioty partnerskie, a także kalkulować średnioroczne zatrudnienie w przeciągu dwóch ostatnich lat, tak co do zasady. Więc tutaj, no, ciężko tak jednoznacznie określić. Natomiast jeżeli odnosząc się do wsparcia, jakie można otrzymać, czyli jeżeli jest pani, czy pan, pani, pani, pani Magdalena, tak, jeżeli jest pani mikroprzedsiębiorcą, no to wsparcie z tarczy finansowej jest kalkulowane według liczby pracowników. I do tej liczby pracowników wlicza się nie tylko osoby pracujące na umowę o pracę, ale też zleceniobiorców, czyli na przykład na 31 grudnia zatrudniała pani 3 pracowników, natomiast teraz zatrudnia pani 9 pracowników, no to zgodnie też z nieoficjalnymi informacjami z Polskiego Funduszu Rozwoju w podręczniku, który zawiera te założenia, nie jest to doprecyzowane, tak żeby w 100% to powiedzieć, ale znamy takie nieoficjalne informacje, że wtedy należy porównywać te okresy i w tej sytuacji, która jest tu przedstawiona, no to otrzyma pani dofinansowanie naszym zdaniem dla 3 pracowników. Ale pani Magdalena tutaj swoim pytaniem zwróciła bardzo uwagę na bardzo istotną kwestię, o której zapomina wielu przedsiębiorców, bo w kontekście określania rozmiaru przedsiębiorcy nie jest istotna tylko ilość zatrudnianych pracowników, ale także te warunki finansowe. I pani Magdaleno, jeżeli pani będzie oczekiwać tutaj wsparcia, pomocy, uzyskania informacji, czy jest się mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą, to musimy pamiętać o tych dwóch rodzajach pomocy. Ja tutaj tą informację kieruję do wszystkich osób, które będą próbowały komunikować się z konsultantami województwa dolnośląskiego, bo to będą dla nich niezwykle istotne informacje. My musimy podawać informacje zarówno co do ilości zatrudnianych pracowników w okresie przeszłym i w kontekście rozmiaru przedsiębiorcy, tutaj mówimy o pracownikach zatrudnionych na umowie o pracę. Natomiast ważne są także te wskaźniki finansowe, jaka była wielkość przychodów i kosztów, jaka jest wartość aktywów przedsiębiorstwa, bo na podstawie samego zatrudnienia nie jesteśmy w stanie określić prawidłowo rozmiaru przedsiębiorcy. Pytanie pani Jagody, co z osobami, które były na zatrudnieniu przez 2 miesiące w 2019 roku, listopad, grudzień? No tutaj, tak jak już przed chwilą wskazałem, no,
ten stan zatrudnienia obecnego odnosimy do, porównujemy z 2019 rokiem. W związku z tym, jeżeli te osoby były wtedy zatrudnione, czyli na 31 grudnia na przykład było dwóch pracowników, ale teraz nie ma już żadnego pracownika, no to nie będzie możliwości ubiegania się o to dofinansowanie. Ja myślę, że na webinarium na tym poprzestaniemy w odpowiadaniu na pytania. My zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do kontaktowania się tutaj z przeszkolonymi konsultantami województwa dolnośląskiego, którzy będą indywidualnie tutaj Państwa wspierać. Oddaję głos Robertowi. Robert, czy jesteś z nami? Tak, Szanowni Państwo, jestem z Wami. Dziękuję za oddanie głosu. Dziękuję przede wszystkim za prezentację. Szanowni Państwo, nasze spotkanie powoli się kończy. Wszystkie pytania proszę kierować za pośrednictwem strony www.dolnośląski-pakiet-bez-polskich-znaków-razem.pl, gdzie znajdziecie Państwo numery telefonów kontaktowych oraz za pomocą tej strony będzie można porozmawiać na czacie z konsultantami samorządu. Strona powstała z inicjatywy samorządu województwa i dzięki niej przedsiębiorca może uzyskać informację, z jakiej pomocy może korzystać w jednym miejscu. To bardzo dobra inicjatywa. Dziękuję Państwu za uwagę oraz przesłane pytania. Uczestnikom dziękuję za prezentację. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia i usłyszenia na następnym spotkaniu. Dziękuję bardzo.